Witam cię bardzo serdecznie. Ja mam na imię Mariusz i prowadzę razem z Agnieszką projekt Odmładzanie na Surowo. Mam nadzieję, że za momencik zauważysz, że nadaję na żywo. Jeśli mnie widzisz, jeśli mnie słyszysz, tradycyjnie proszę puść mi paluszka, puść mi serducho na Facebooku. Jeśli mnie oglądasz na YouTubie, każdy paluszek, każda subskrypcja naprawdę bardzo nas cieszy. Cieszymy się, że tak dołączacie do nas chętnie i chcecie oglądać nasze informacje. O, widzę, że już się pokazaliście bardzo szybko. Tradycyjnie w niedzielę pragnę się dzielić z wami informacjami spoza odżywiania, oczyszczania i ćwiczeń może fizycznych i tak dalej. Troszeczkę inne informacje, może trochę bardziej na temat zdrowia psychicznego, troszeczkę bardziej przemyśleń, takiego życia ze znaczeniem, życie, które ma znaczenie. I pragnę się dzisiaj zachęcić do właśnie takich przemyśleń. Mam nadzieję, że też ci to w jakiś sposób pomoże. Dlaczego takie przemyślenia? Ponieważ bardzo często nas pytacie, jak to jest możliwe, że wy ciągle jesteście zadowoleni. Jak to jest możliwe, Mariusz, że ty się ciągle cieszysz na tych live'ach, że masz tak dużo energii i jak to się po prostu odbywa? Jak to zrobić, żeby chciało się żyć? Żeby chciało się żyć, dlatego pragnę się z tobą podzielić tymi informacjami, jak ja to robię, że chce mi się żyć. Bardzo często mówiliśmy już do was, napisaliśmy o tym w książce, jak również na kilku live'ach czy wideach mówiłem o tym, że zazwyczaj każdego dnia rano wstaję i dziękuję za to, co mam. Jest to taki mój wzór na wdzięczność przede wszystkim za to, co już mam, za to, że mam Agnieszkę, za to, że mam swoje życie, za to, że w ogóle otworzyłem oczy, bo wiele osób dzisiaj nie otworzyło oczu niestety i pożegnało się już z tym życiem. Chociażby za takie proste rzeczy. Można dziękować za wiele rzeczy, ale nie dzisiaj nie na ten temat. Pytanie jakby sprowadza się do tego, jak zrobić, żeby się chciało żyć, jak zrobić, żeby być szczęśliwym, żeby czuć to szczęście z życia. Okazuje się, że według badań ponad 80% ludzi na świecie, nie wiem czy wiesz, ale jest nieszczęśliwa ze swojego życia. Ponad 80% ludzi na świecie nie rozumie, po co tu jest, w zasadzie dlaczego tu się znajduje. Ma niby swoją pracę, ma nawet samochody, ma rodzinę, ma wycieczki, może nawet wakacje, jakieś różne rzeczy, ale nadal jest nieszczęśliwa. Oczywiście każdy w innym stopniu, tak? Nie da się tego generalnie powiedzieć. 80% ludzi jest nieszczęśliwa, chodzi smutna od rana do nocy. Ale takie są badania, ja się z badaniami nie będę kłócił, tak przekazują to fachowcy w tej dziedzinie. To może zastanówmy się, dlaczego i jak robi jak to robi te 20%, która jest szczęśliwa. Zastanówmy się dzisiaj nad tym, co robią ci szczęśliwi ludzie, ci, którzy mimo tego, że mogą nie mieć najlepszych samochodów na świecie, najlepszej pracy lub nie wiem, czasami dachu nad głową, bo okazuje się, że ludzie bezdomni też potrafią być szczęśliwi. Okazuje się, że ludzie biedni w biednych krajach, gdzieś nie ma nawet jedzenia, też potrafią być szczęśliwi. To jak oni to robią? W jaki sposób oni to robią, że są szczęśliwi? Zanim przejdziemy dalej, mam dzisiaj dla ciebie taki fajny quiz, mam nadzieję, że ci się spodoba, za momencik przez niego przejdziemy. Dzisiaj trochę wiatr wieje, chowałem się tutaj za krzewami, żeby było słychać, mam nadzieję, że ten wiatr nie będzie nam przeszkadzał. Zastanawiałem się nad tym, jak to jest możliwe, że aż tyle osób jest nieszczęśliwych i jak to jest. Czy to chodzi o naszą edukację, czy to chodzi o to, że w jaki sposób jest ustawiona edukacja w szkole, że tak naprawdę na czym polega edukacja? Edukacja polega na tym, żeby wykształcić z nas dobrych pracowników. Większość rzeczy w szkole według mnie opiera się o to, żebyśmy się nauczyli wykonywać różne rozkazy, nakazy i wiedzieć, w jaki sposób nasze życie ktoś inny może ustawić, bo co się w szkole dzieje? Masz odrobić pracę domową, masz równo siedzieć, masz równo stać na apelu, masz robić, chodzić tak równo jak wszyscy inni. Nie ma wychylania się, nie ma po prostu... Moim zdaniem szkoła, edukacja jest ustawiona, żeby wykształcić w nas tą lewą półkulę, zająć się lewą półkulą, żebyśmy myśleli o tym, jak zarobić pieniądze, jak wykonywać pracę, którą nam się zleci. Natomiast prawa półkula, ta twórcza, gdzieś tam jest przygniatana, zgniatana i tak dalej. I pewnie minie jeszcze mnóstwo czasu, potrzeba pewnie dużo ludzi na świecie, którzy się muszą pojawić, którzy zechcą zmienić tą edukację, żeby tak naprawdę nam się chciało i żebyśmy mogli odnajdować tak naprawdę sens w życiu. Sens i cel naszego życia.
No to co, chcielibyście tak w 5 minut nauczyć się odnajdować swój cel w swoim życiu? Słuchajcie, chcielibyście? Mam taki fajny quiz. Jeśli chcielibyście, puśćcie mi palucha i za momencik zrobimy taki 5-stopniowy quiz. W mniej niż 3 minuty mam nadzieję, że uda ci się odnaleźć sens życia. Ja natrafiłem na to przez przypadek w swoim życiu. I gdzieś tam to stosowałem, nie znając tego wzoru. Okazuje się, że gdzieś tam ponad chyba 170 tysięcy książek jest wydanych na ten temat. 170 tysięcy książek, jak znaleźć cel w swoim życiu, jak znaleźć misję. Super, widzę te paluchy, widzę, że piszecie chcę i tak dalej. Żebyśmy mogli razem przez to przejść, to potrzeba bardzo fajnej komunikacji między nami. Wow, już jest nas ponad 200 osób. Bardzo fajnej komunikacji. Chodzi o to, żebyście korzystali z okienka czat, kiedy będę zadawał pytanie, wpisujcie w okienku czat taką pierwszą odpowiedź, która przychodzi wam na myśl. Pierwszą rzecz taką, która przychodzi na myśl, ok? To co, zaczynamy? Zaczynamy, słuchajcie. Pierwsze pytanie, bardzo proste pytanie, najprostsze ze wszystkich, tak? Po to, żebyśmy mogli razem zacząć. Po pierwsze, jak masz na imię? Napisz, jak masz na imię? Pierwsze pytanie, jak masz na imię? Kim ty jesteś? Jak masz na imię? Wpisujemy swoje imię. To jest takie po prostu proste pytanie. Zobaczcie, jak się pojawi jakieś tam imiona, jak się pojawicie i tak dalej, to wtedy, o, Ula już się pojawiła, Iwonka też się pojawiła, śmiało, wpisujcie, jak macie na imię, Habababab, Danusia, świetnie, czyli proste pytanie, prawda, mniej więcej wiemy, tak, wiemy, jak mamy na imię, to jest proste pytanie, tak, następne, drugie pytanie, nieco trudniejsze, co lubisz robić, lub co robisz, a najlepiej co kochasz robić. Czyli drugie pytanie jest takie, co lubisz robić, co robisz, albo co kochasz robić. Drugie pytanie. Wpisujecie jeszcze na razie imiona, wpisujcie, co kochacie robić, co lubisz robić, co tak naprawdę największą sprawia ci przyjemność w życiu. Czy jest taka rzecz, czy jest takie coś, co pisać wiersze, czytać, wspaniale, czytać. Wspaniale, dalej wpisujemy, tańczyć, pewnie, słuchajcie, Sylwia jeszcze tutaj do nas, tańczyć, wspaniale, to co lubisz robić, gotować, wspaniale, wpisujemy, drugie pytanie, możesz wpisywać tutaj w tym czacie oczywiście, możesz napisać gdzieś tam na kartce z boku, co lubisz robić, co kochasz robić lub co robisz, po prostu, lubię jeździć rowerem, ćwiczyć, spacery z moim kochanym psem, czytać, kocham żyć, wspaniale, kocham doświadczać życie, wspaniale, cudownie. To co, trzecie pytanie, jesteście gotowi? Trzecie pytanie. Dla kogo to robisz? Trzecie pytanie. Dla kogo to robisz? Troszeczkę trudniejsze już. Kocham pomagać. Oglądanie filmów. Słuchać muzyki. Dla kogo to robisz? Dla siebie. Okej. Okay. Dobrze, już sporo wpisaliście, sporo wpisujecie. To teraz czwarte pytanie. Jesteś gotowy? Czwarte pytanie. A jeśli robiłbyś to dla innych, jeśli robiłbyś to dla innych, czy inni ludzie jeśli czułbyś się potrzebny, jeśli twoja pasja byłaby potrzebna dla innych ludzi, jeśli twoja pasja byłaby potrzebna dla innych ludzi. OK? Coraz trudniej jest, prawda? Coraz trudniej. Teraz piąta rzecz. Jak mógłbyś zmieniać życie innych ludzi dzięki temu, co im dajesz? Jak mógłbyś zmieniać życie innych ludzi, dając im swoją pasję?
Zobacz. Po pierwsze wiemy, jak mamy na imię, bo tego nas nauczono. Nauczono nas w ten sposób w szkole. Wiemy, jak odpowiadać, my wiemy, jak mamy na imię. Wiemy tak naprawdę, co lubimy robić. Nie zawsze robimy te rzeczy, ale wiemy, co lubimy robić. Ale kiedy dochodzi już do momentu, dla kogo to robimy, nie wiem, czy wiesz, ale 20% tych szczęśliwych ludzi na świecie, najszczęśliwszych na świecie, robią swoje pasje, realizują i dają te pasje innym. Dają te pasje i dzięki tym pasjom i tym rzeczom, które te osoby robią, ci ludzie są szczęśliwi. Ponieważ wszyscy inni ludzie wokół są szczęśliwi. Cała pasja, cała filozofia przekazywania miłości i prawdy innym, swoich pasji, to może być pasja w życiu, to może być cel, to może być misja. Zastanawiałem się, w jaki sposób mógłbym porównać to do siebie, żeby dać ci w jakiś sposób punkt odniesienia do tych 5 punktów. Mam nadzieję, że zrobię sobie te 5 punktów jeszcze później raz jeszcze, żeby zastanowić się nad tym. Zadawałem sobie zawsze pytanie, zawsze, od zawsze, kiedy robiłem wszystkie rzeczy, po co to robię? W jakim celu to robię? I wiesz co, powiem ci szczerze, że zazwyczaj było to po to, żeby dać komuś jakąś wartość. Kiedyś założyłem bardzo dużą firmę budowlaną w Wielkiej Brytanii i dawałem wartość Polakom, którzy przyjeżdżali do Anglii, tym osobom, którzy pracowali na budowach, ponieważ oni mieli pracę. Moja misja nie była dorobić się kasy, zarobić kupę kasy. Moja misja była taka, żeby stworzyć największą firmę budowlaną zatrudniającą Polaków w Londynie. I dlatego chcieli dla mnie inni pracować, dlatego tworzyliśmy cudowne rzeczy. Mieliśmy wspaniałą grupę ludzi, z którą pracowaliśmy przez 8-9 lat. Olbrzymi zakład pracy, w którym zatrudnialiśmy ponad 100 osób. Ponieważ mieliśmy misję związaną nie na tym, że zarobimy kupę kasy, chociaż to nie było... Chociaż to był dobry skutek uboczny, ponieważ prowadząc taką firmę budowlaną bardzo dużo rzeczy można osiągnąć dzięki temu. Ale misja była inna. Później pracowaliśmy z firmą MLM i też misja była inna. Moja misja była taka, żeby pomagać ludziom zmienić ich sposób myślenia, zarabiania, otworzyć się na inne możliwości, zrozumieć, że nie trzeba koniecznie od rana do nocy pracować, że można znaleźć inne możliwości zarabiania. A dzisiaj moja misja jest prosta. Znacie moją misję. Jak myślicie, jaka jest moja misja dzisiaj? Dzisiaj moja misja jest taka, żeby przekazać Tobie, jak odzyskać swoje zdrowie, jak odzyskać swoje prawo do samouzdrawiania, jak odzyskać energię, jak rozpocząć swoją drogę do długowieczności. Mój cel od rana do nocy, tworząc odmładzanie na surowo razem z Agnieszką, jest to, żeby przekazać Tobie najważniejsze informacje, jeśli chodzi o zdrowie. Ja dzięki temu mam energię, ja dzięki temu żyję. Ja nie myślę o tym, co dla mnie będzie z tego. Ja myślę o tym, co mogę dać Tobie. Bardzo mocno Cię do tego zachęcam. Mam nadzieję, że miało to dla Ciebie wartość. Odnajdź swoją misję. I jeśli potrafisz, wykorzystaj tę misję, dzieląc się z innymi. Dzieląc się z innymi swoją misją, jeśli będziesz sprawiał, że inni będą szczęśliwi, gwarantuję Ci, mogę Ci to w 100% zagwarantować, też będziesz szczęśliwy. Myślmy o innych, sprawiajmy, żeby byli szczęśliwi, weseli od samego ranka, przez cały dzień, przez całe życie, do końca życia. Kochamy Was bardzo, życzymy Wam cudownej niedzieli, cudownego weekendu i wspaniałych przemyśleń. Do zobaczenia na następnym live'ie. Cześć!